Kowalscy od kuchni. Cześć, witam Was po raz kolejny. Za nami śledzik postny. Dzisiaj można powiedzieć, że też coś lekkiego, takiego w wersji light, mianowicie kruseczki. Słucham Cię, mamo, co tam robimy? Bardzo prosty przepis do tych kruseczek. Na bazie sera białego. Do tych krusek ten ser biały musi być chudy. I otręby pszenne. I na nie mąka pszenna, tylko tutaj dostosujemy sobie mąkę kukurydzianą. Ciekawe. I jajeczka. Light, przepis light dla pani na diecie, na chcących, które jedzą delikatnie. Być fit. Chcą. Które chcą być fit, no naprawdę bezpardonowo szybki przepis. I krótki, parę składników tylko. Adasiu, dobra. Teraz tak, do tego mamy ten ser biały. Mhm. Ser biały proszę tutaj pokruszyć. Skruszyć, tak? Tak, skruszyć. Ale tak, to... widelcem sobie. Dobra, mamy. Ale wiesz co, tak żeby nie było takich dużych grudek, nie? Bo będziesz... Bardzo, bardzo pokruszony. Tak, tak, bardzo, bardzo. Tak, tym widelcem sobie weź. Bo jak będą gotowane, to... Żeby nie było grudek. To tak zwane leniwe kluski, nie? Nie wiem dlaczego... No. Nazwa leniwe, no ale niech tak będzie, wiesz co? Do tego będziemy potrzebowali dwa jajeczka. Jajeczka tak, oczywiście jeszcze? Od naszej cioci Marii. Tak, jeszcze? Jeszcze troszeczkę, pobaw się. Mhm. Cioci Marysi? Tak, cioci Marysi, którą serdecznie tutaj pozdrawiamy. Ale cioci Marysi kurki. Cioci Marysi. Kurek. No, bo nie. Ciocia Marysia jajek. No właśnie, nie właśnie, nie ma. Dobra, no. Mamy to. Mamy. I teraz tak, to już masz jedno jajeczko, tak? No. I następnie drugie jajeczko bijemy. Damy dwa jajka, no. Fit, może by jedno wystarczyło, ale niech już będą... I wymieszać, tak? Tak, czy... i teraz musisz dodać sobie mąkę kukurydzianą i te otręby pszenne. Dobra. Jak najbardziej polecam, bo i teraz mieszać. Pszenne, zdrowe, tak. I teraz, aha, jeszcze teraz damy sól, nie? Posól sobie. Tyle? Czy jeszcze? Jeszcze trochę. Dobra. Proszę cię. No, teraz to wszystko razem wymieszać ładnie. Mhm. Prosty przepis. Moja. A dzisiaj ci zapomniałam znowu dać ciereczki, Adam. Też cały czas zapominam o tym. Nie wiem, słuchaj, musimy to jakiś scenariusz sobie pisać i... Checklistę przed odcinkiem po prostu, że... Tak, listę przed odcinkiem, bo co, zaczynamy odcinek, to... Teraz będziesz musiał, kochanie, spróbować tak smakowo, czy dosyć słone. Oczywiście jak mają być fit, to nie mogą być za dużo słone, nie? Aha, ja mam spróbować, okej. Okay. Wiesz co, jeszcze bym troszeczkę dosoliła. Nie dużo, ale trochę. Coś tam by, no. Dobrze. Nie było, używamy mąki kukurydzianej. Teraz tak, weź jeszcze swoją
tej strony. Leciutko. I teraz wyłóż z tej miski to ciasto, nie? Dobra. Troszeczkę dolejemy do wody do gotowania oliwy. Posól. A ja tutaj spróbuję. Zobacz, jak się klei. Widzisz? Nie? Dobra. I co teraz tak, taki wałek robisz? Taki wałek, żeby po prostu takie pokroić na takie części. O, ono jest troszeczkę jeszcze nam. Daj no, Atasiu, tej mąki. No. Posyp no jeszcze tu troszeczkę posyp, żeby nam się dobrze kulało. No to dobrze. O. Takie wałeczki, nie? Wiesz? Ponieważ to mają fit, to nie może być za twarde, musi być miękkie. Serek w tym jest to. O. Wydaje się, że. Masz tam jeszcze tą mąkę, to daj nam i tu jeszcze. Jeszcze cię bardzo. Tak. Wiesz. Dobra. I żeby nam za bardzo nie rozmiękły, to my musimy już je kroić i kłaść na wodę. Gotuje się, tak? Tak. Dobrze. No. Co? Coś nie tak? Nie, no właśnie patrzę, czy, by się nie, czy mąki nie dać, czy co, żeby się nie rozlatywały, nie? W tej wodzie. No. No, trzymają się. Nie, trzymają się. Proszę bardzo. To kładź. Ja następną będę. I tylko, że trzeba naprawdę szybko je kłaść do tej wody, bo ser może całkowicie je rozmiękczyć. Dobrze. To na razie nam wystarczy. Dolejemy troszeczkę jeszcze oleju. Tak. I teraz obserwuj. One muszą się delikatnie, jak podniosą się do góry, to wystarczy z 2 minuty. Gotować, tylko. Obserwować. Gotować, obserwować. To mi się to przypomina, wizyta u mechanika zawsze jest. Tak? Jeździć i obserwować. Tylko wiesz. Panie, ale mi koło odpadło. O. Jak się w robie znajdziesz, to możesz obserwować, nie? Zapraszam cię. Może jakiś talerz tutaj my znajdziemy sobie na te kluseczki. O, ładne. Bardzo wskazane jest te kluseczki z jogurcikiem. I teraz tak. Ale taki sotę, nic tam bez. Ale wiesz co, no, troszeczkę można pieprzu, żeby podkreślić walory i żeby zaostrzyć apetyt, nie? Żeby nie był takie mdłe. No. I może ktoś nie, no jeżeli tam naprawdę pani przestrzega się jakiejś silnej diety, można nie, ale jest wskazane, że długo się gotują. Jest na fula nakręcone, także mocniej się nie da. No, może ten garnek ktoś jest gruby czy co. O, już zaczynają. Bo one też muszą się szybko zagotować, żeby nie rozpływały się. No, ale cierpliwości daj. Będziesz próbował tutaj dalej sobie uchulać, czy ja mam kulać? No to dawaj. Spróbuj sobie, nie? Tak jak. No. Dobra. Fajnie, to robisz tak namiętnie, tak wiesz. Czy tak jakby troszkę się rozwalało.
No bo no to takie ciasto jest, nie? Ale ono nie rozpłynie się tam. Jak fit to fit. No i tam masz jeszcze jedno do zrobienia, nie? Mm-hmm. No może na drugi raz uda nam się wszystko zagotować. Mm-hmm. Wyłączymy, wybierzemy jedną, bo no już tak dwie. O, zobacz. Tak kruche, delikatne ciasto, a... Trzymają się. A się trzyma. Jaka jest, taka no jest. No faktycznie, bo tak widać, że na to po ugotowaniu się trzyma, ale tutaj na przykład trzyma. Na tej desce to czuję normalnie, jak się w rękach rozpada, nie? Tak, tak. Ale jest ugotowana teraz już, można... Naprawdę delikatniutko wybieramy. Słuchaj, i zobacz. No. Trymby nie rozlatuje się. A zobacz, jaki kolor tych klusek jest od tych. Proszę. Nie? Mhm. Co to teraz jeszcze jakieś dekoracje zrobimy, tak? W ten tak, sos, tak, czy... tak. No, możemy, żeby... Nie będziemy po kluseczkach polewać, bo jakby ktoś mnie czasami nie lubi, czy coś. Mhm. Ale to jest naturalny jogurt, to bakterie, kultury bakterii, wszystko tu jest. Mhm. Mamy... O. I fit kluseczki leniwe. Na bazie mąki... Jakiej? Kukurydzianej. No. Jajka. Otręby pszenne. A to zielone to co to jest? Seler. Ale jakieś inne, naciowy chyba. No seler naciowy, nie? Aha, dobra. No, to tak do dekoracji tylko, nie? Także dziękujemy za uwagę. My tutaj sobie jeszcze te kluseczki skończymy. Oby smakowało, zaraz sprawdzimy, co to tam żeśmy ukulali. A Was żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze, trzymajcie się. Jeszcze byśmy się bardzo cieszyli, jak któraś z pan czy panów te kluseczki leniwe na tej bazie przygotowała i opisała, czy smakują, czy nie, czy można na dietę to stosować. Także piszcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy bardzo.